Mamy nowe przecieki, moi drodzy. Chyba dzisiaj będzie odcinek. Miejmy taką nadzieję, tak było podawane. Albo 2 dopiero września, no bo też jest taka teoria. Zaraz się dowiemy wszystkiego, ale ten nowy przeciek jest mega kozacki. Zapraszam serdecznie, zostawcie lajka i lecimy. Today I have some interesting leaks for you. No właśnie. I say interesting because this is the weirdest leak we have gotten so far and it probably will stay that way forever. Oj, nie ma napisów. A, tu są przecieki te z Robloxa. Talent Trick dał przeciek w ogóle. But before the weird leak boom joined a voice chat in one of the Skibidi Discord servers and literally leaked 10 seconds of the episode. A, to akurat widzieliśmy już. To jest chyba takie podsumowanie, ale są nowe przecieki, słuchajcie. Teraz to sprawdzimy. No właśnie, Talent Trick. Ale coś jeszcze jest dodatkowego. To my community tab before making a video on it. So make sure to subscribe to the channel if you don't want to miss out on official leaks. While you are at it, click that like button too. Anyways, here we go. I'll first go over the leaked 10-second clip Boom showed. Yesterday, suddenly Boom decided to join a voice chat, share his screen and... No oczywiście ten przeciek tam dużo aż tak nie mówi, chociaż tylko tyle, że kontynuujemy przygodę z parta pierwszego. W tym samym miejscu się to dzieje, nie? Episode 77 part 2 for no reason. And this leak, even though it seems small, it shows a lot of stuff to us. Since we can see the whole timeline of the episode, we know how long the episode is going to be and might have a decent idea on what's going to happen alongside the other leaks we received today. This clip shows us the first 10 seconds of the episode, and we know this because it looks like the last seconds of episode 77 part 1, and the timeline clearly shows the beginning. O, to mamy początek, nie? To akurat wszyscy wiemy, natomiast no kurde, odcinek powinien wyjść dzisiaj albo chociaż jutro, no nie wiemy co z tym się dzieje wszystko. Astros, and it's a little laggy, but the jacked mutant starts attacking the Astros instantly, while everyone else is fighting in the background. Also, it's definitely a bug. But look at DJ Toilet's goofy. No to widzieliśmy, nie? To akurat. Dawaj te inne rzeczy. Under the beanie all this time. On the right side screen, we can also see the SWAT mutant and the Strider camera fighting as well. But look at the timeline. Here you go, watch it all without any interruptions. Czyli cała ta załoga będzie, słuchajcie, walczyć, cały skład i pojawią się nowe jednostki, które Talent Trick pokazał. The quality, but it looks like the episode is 170 to 180 seconds, which means it's around 3 minutes. And we also learned that Boom is planning to post the episode most likely on Saturday if he can finish it. At this point, the most... No właśnie, sobota. Dzisiaj jest sobota. Ciekawe, czy będzie ten odcinek. Case is that only the sound effects are left. But now let's get on with the leaks that Talanthric showed. These are not actually leaked. No właśnie, te przecieki z tych postaci, to jest dość ciekawe. Talanthric dał dzisiaj nowy odcinek i tam jest nowy Speakerman też, więc chyba pojawi się elitarny Speakerman, tak jak mówiłem na odcinku poprzednim. Characters to Talanthric early for the toilet tower defense update to happen maybe at the same time as the episode. And if you go on Roblox, you'll be able to see that they put the waiting icon on toilet tower defense for their update, which means episode is definitely close by, and some people were saying these leaks weren't real, and there is no way they look like this. I can tell you that yes, of course, they don't look exactly the same. No prawdopodobnie, wiecie, no będzie troszkę inaczej to wyglądało, natomiast wydaje się, że leaky są prawdziwe i zobaczymy kamerę Woman nową. The units in toilet tower defense has a dumbed down design to fit the overall Roblox ecosystem, which is a good thing. I'll go over everything as I show you the leaks. First up, we got the new upgraded version of the camera. No i potem pojawiły się potem przecieki z tego, nie? They used on the anti-parasite cars and improved... Tylko nie rozumiem, co taki pojazd ma robić z astrotoaletami, które latają. No chyba, że jakieś, nie wiem, tarcze ma koło siebie i tą tarcz, nie wiem, słuchajcie, jak ten pojazd ma walczyć z Astro? Wytłumaczcie mi to, bo to tak dziwne, nie? Astro lata, nie? A to jeździ. To jest dziwne. Talanthric revealed the sniper cameraman, which either is a new upgraded cameraman, or maybe an elite agent. No właśnie, wszyscy myślą, że to jest... Ninja, tak? Plunger. Natomiast wydaje się, że to jest zupełnie nowa postać. It might be unlikely that he is an elite agent, since he doesn't seem to have a blue accent color on him.
And if I were to guess, if Boom made a new elite agent for the cameramans, he'd make it so that it's very distinctive, like TV Daddy. Also, this confirms that the leak we saw of a camera head, which looked like plunger cameraman, is definitely the sniper camera. No właśnie, to jest ten sniper kamera i wygląda strasznie jak plunger, podobnie, nie? Ciekawe, czy to on. There also was a fan-made leak that was posted, which seems very real, and it showcases the camera car. No właśnie, tu mamy ten przeciek. I niestety to nie jest oryginał z tego, co mówią. No ale widzicie, tak mniej więcej to wygląda i ktoś to mega fajnie zrobił. Patrzcie, jaką ma spluwę. And the sniper cameraman, but we have no idea if they'll look like this when the episode actually comes out. And now on to the biggest leak, the design of the upgraded camera woman. And I'm going to be honest, I have seen the actual design in the episode, and this Roblox version kind of does her injustice. I don't know what she does in the episode, but the image boom showed me maxed out camera woman's aura in my eyes, so be real. Okay, czyli patrzcie, ten dostał tą camera woman ulepszoną. Czyli jest potwierdzone, że camera woman się pojawi i będzie miała no podobne ulepszenia, znaczy no to na pewno te tłoki będą, nie, bo to są od plungera, ona też miała ten czarny tłok na końcu tego odcinka jednego, nie, gdzie tam TV byli wkurzeni na tego TV-mana, co przyniósł tego astrotoaletę do bazy kamer i ona miała tego tłoka. Some people saying that camera woman wouldn't have those lasers, but I can assure you that she does. Okej. Tylko to jest nieporęczne strasznie, nie? Że ona będzie miała takie lasery i tak dalej. Dziwnie to wygląda, chyba że to będzie mniejsze. Aha, czyli ubranie jest zupełnie inne. Because she will be wearing her clothes from episode 76's full version, and we already saw her Gaiat thanks to Boom sending them to stake. Aha, no i jeszcze te zdjęcia, te leaki jej. No. Więc wiecie, te przecieki od Talent Tricka trzeba z przymrużeniem oka traktować. There also is something new on top of his camera, as you can see, and I'm not going to say what it is, since I don't know if I would have known what it is if I never seen the actual version. So if you know, you know. It seems like even just these new designs and weapons are more than enough to get hyped for episode 77 part 2. Wiecie co, ja już nie mam takiego hype'u na odcinek, bo Boom przesadza, tworzy to 4 tygodnie czy ileś, to już jest za długo i opada jakby hype, nie? To jest troszkę za długo. Ale słuchajcie, mamy jeszcze jeden przeciek, który udostępnił Talentry, będzie to Speakerman. Słuchajcie, elitarny Speakerman tutaj, jak widzicie, prawdopodobnie też się pojawi na odcinku nowym. Więc tym parcie drugim, więc to jest spoko, no bo czekamy w ogóle na jakieś elitarne jednostki od głośników, no i widocznie w parcie drugim też się pojawi, więc zapowiada się spoko.